Czekamy, zostały 3 minuty. Ostatnie sekundy, te słupki już drgają, czekamy. 3. Jest z panem ekipa, która ma robić o panu film? Jest, siedzi tutaj i właśnie kręci. A trzeba być kompletnie walniętym na punkcie jakiejś idei i jej całkowicie oddanym, żeby mieć taki życiorys. Gdyby w encyklopedii było hasło polityk, który nie zmienia poglądów, to zdjęcie Korwina mogłoby służyć za ilustrację. Zatem jest to polityk, którego programie jest likwidacja polityki. Moim zdaniem przekaz Korwina to jest w 90% kontestacja i negacja. Przestaliśmy być wolnymi ludźmi, zdajcie sobie z tego sprawę. Janusz Korwin-Mikke nie chce zmieniać po kawałku rzeczywistości. On chce ją wywrócić do góry nogami. Niektórzy mówią, że to są skrajne poglądy, nie wiem, jakieś skrajne. One są konsekwentne. Wasze pieniądze w waszych portfelach, wasza wolność, wasza sprawa, a urzędasy, politycy niech nie mieszają w naszym życiu. Korwin z nimi wszystkimi na wojnie jest od samego początku. To mnie od Korwina z kolei różni. Janusz Korwin-Mikke. Nie mamy w tej chwili, w tych wyborach, żadnego innego polityka, który by tak wyraźnie szedł wbrew temu głównemu nurtowi i był spoza niego. Wielu takich publicystów czy tam funkcjonariuszy poprzebieranych za dziennikarzy boi się z nim dyskutować, ponieważ on demoluje ich po prostu logicznie. Próbują go wyprowadzić z równowagi takimi głupimi pytaniami, wciskając mu tam jak dziecko w brzuch takie rzeczy podobne do tych, których on mówił, ale nie identyczne. Dlaczego chce pan odebrać prawa wyborcze kobietom? Powiedziałem, że to tym koniec. A to pan wycofuje się z tych słów? Nie. Mogę pomachać na odjeździe. Dobrze, jak pomacham na odjazd. Za kompletny odjazd reszta partii uznaje powtarzane przez prezesa Nowej Prawicy hasła, by odebrać prawa wyborcze kobietom. Justyna Dobroszoracz. Dobra. Wydaje mi się, że gdyby Korwin doszedł do władzy, wybuchłaby trzecia wojna światowa. To jest chory świat. To nie chodzi, czy rodzi Tuska, czy nic, nie ma żadnego znaczenia. Ci ludzie w wolnej Polsce muszą pójść siedzieć. Obalić tę czerwoną kołotę, która tam się szarogęci w Brukseli. Musimy to wypalić rozpalonym żelazem. Ludzie muszą znów zostać wolnymi ludźmi. Bo nie jest normalne, że człowiek pracuje i zabierają jego pieniądze, dają nierobowi, który nie pracuje. Cała klasa polityczna się jednoczy. Oni się boją o swoją skórę, bo oni wiedzą, że powstaje fala, która ich niedługo zmiecie. Żyjemy w ustroju okropnym. Naszym wrogiem jest obecny ustrój. Zaplanowany przez okrągły stolec. Świadomie i celowo, żeby można było kraść. Nie, facet, no dobrze. Ja cię lubię, ale jednak na ciebie nie zagłosuję. I podejrzewam, że to się chyba tak jednak skończy. Do tego, żeby zwyciężyło zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych.